Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Czysta Dziewico Maryjo, przyczyno naszej radości, módl się za nami do Boga, gdy dzień osiągnął połowę. Kiedy słoneczne promienie paliły kraj Galilei, poszłaś z pośpiechem przez wzgórza, by służyć Matce Proroka. Pomóż nam serca otworzyć na bliźnich naszych potrzeby. Uproś nam miłość uczynną, wytrwałość w pracy i pokój. Panu, któregoś zrodziła, by stał się naszym zbawieniem, chwała niech będzie na wieki, w jedności z Ojcem i Duchem. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi, przez które mi dałeś nadzieję. W mojej udręce jest dla mnie pociechą, że Twoje słowo obdarza mnie życiem. Ludzie zuchwali ubliżają mi bardzo, a ja nie odstępuję od Twojego prawa. Pamiętam, Panie, Twe odwieczne wyroki. Są one dla mnie pociechą. Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników, porzucających Twe prawo. Ustawy Twoje stały się dla mnie pieśniami na miejscu mego pielgrzymowania. Nocą pamiętam o Twym imieniu, Panie, by zachować Twoje prawo. Oto, co do mnie należy, zachowywać Twe postanowienia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Mówi głupi w sercu swoim: nie ma Boga. Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają. Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba. Chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma ni jednego, który by czynił dobrze. Czyż się nie opamiętają wszyscy nieprawość czyniący? Którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli. Ci, którzy nie wzywają Boga, tam zadrżą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego, gdyż Bóg rozprasza kości tych, którzy Cię oblegają. Okryją się wstydem, bo odrzuceni są przez Boga. Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela, gdy Bóg odmieni losy swojego narodu? Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wybaw mnie, Panie Boże, w imię Twoje, mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, słuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowo ust moich, bo powstają przeciw mnie pyszni. Gwałtownicy czyhają na moje życie. Nie mają oni Boga przed swymi oczyma. Oto mi Bóg dopomaga. Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe imię, bo jest dobre. Wyrwało mnie ono z wszelkiej udręki. Hańbę moich wrogów oglądało me oko. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona,
pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać. Pan naszą sprawiedliwością. Pamiętaj o nas, Panie, bo upodobałeś sobie w swym ludzie i przyjdź nam z pomocą. Módlmy się. Boże, Ty obiecałeś zesłać Zbawiciela wszystkim ludom ziemi. Spraw, abyśmy z radością oczekiwali święta Jego narodzenia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.